Powtarza się sytuacja. Rodzice po raz kolejny się pytają Jasia. Jasiu, co chcesz dostać na dzisiejsze urodziny? Mamo, jak chcesz dostać dwie żółte kuleczki? Po raz kolejny rodzice nie spełnili jego oczekiwań i kupili mu rower. Za rok, w szóstej urodziny, rodzice ponownie się pytają. Jasiu, co chcesz dostać na urodziny? Mamo, jak chcesz dostać dwie żółte kuleczki? Po raz kolejny rodzice zawiedli Jasia i kupili mu deskorolkę. I tak przez następne kilkadziesiąt lat rodzice nie spełniali oczekiwań Jasia i kiedy do wieku 50 lat Jasiu przeżywa tragiczny wypadek, ląduje w szpitalu i jego rodzice są przy nim. Pytają się, Jasiu, dlaczego chciałeś dostać dwie żółte kuleczki? Mało, ja chciałem te dwie żółte kuleczki, ponieważ... A teraz przechodzimy już do oficjalnej uroczystości. Każdy z nas ma marzenia. Każdy chce kimś w życiu zostać i coś osiągnąć. Za chwilę zobaczycie, jak nasze marzenia wprowadzamy w życie, a każdy zawód, który będziemy w przyszłości wykonywać, jest ciekawy dla nas i niezbędny do funkcjonowania i rozwoju kraju. Marcin, kartka jakaś tam spadła. Jeszcze chwileczkę, proszę się nerwować, już nasza klasa zabiera go. Chciałbym nadać paczkę. Dzień dobry. Ekonomiczna czy priorytetowa? Priorytetowa. Już wypisuję. Momencik, mam awarię systemu. Houston, Centrum Obsługi Informatycznej. Houston, mamy problem. Już się wiemy. Był problem, nie ma problemu. Dzień dobry, ja sprawię paczki. Już wydaję. Tylko szybko, to jest ekspres. Hej Bartek, dzisiaj mam priorytet. Dawaj gaz, lewy pan. Okej, postaram się jak najszybciej. Trzeba zrobić zakupy. System L. Mam kontakt 0 zł. A
szczęście mam drobnie. Myślę, że bułeczki już wypiecę. Dzień dobry. Czy są świeże bułeczki? Dzień dobry. Tak, są. Za poproszę. Dzień dobry. Czy są wolne pokoje? Bez wieczu, nie zmierza, bez smoku, bez okna, bez władzy i bez internetu. Dzień dobry pan? No tak, to trochę nie znajdę czegoś. Nie mam jeszcze pewien problem z koszulą. Mamy pogotowie krawieckie. Zabieram to naprawdę. Elektrobudzik, godzina 9:00. Miłego dnia. Dzień dobry, ja przyszedłem po odbiór mojej koszuli. Koszula gotowa. Dziękuję. Priorytet do Krzysztofa Jagniaka. Dzień dobry, dziękuję za paczkę. Mam materiał na kolejne rzeźby. Drodzy widzowie, gdyby nie każdy z nas paczka nigdy nie dotarłaby do adresata. Mamy nadzieję, że uda się spełnić nasze marzenia, a wam życzymy spełnienia własnych marzeń. To właśnie państwo wykazali się wielką życzliwością, wprowadzając atmosferę bezpieczeństwa, przekazując nam wiedzę nie tylko z książek, ale też tą, która stanowi część waszej osobowości. Promowali się najwyższe wartości etyczne i moralne, które z pewnością zaowocują w naszym dorosłym życiu. Chcielibyśmy państwa nagrodzić statuetkami Bohater Roku. Dla pani dyrektor Beaty Bor dziękujemy za zapewnienie nam rodzinnych, dobrych i bezpiecznych warunków do nauki i zabawy. Dla pani Katarzyny Olejniczak oraz pani Haryny Walenciak dziękujemy za zawsze czyste klasy i porządek w całej szkole. Szczerze nalane zupki i pełne talerze. Dziękujemy za traktowanie nas jak własne dzieci i przyprowadzenie nas za rączkę przez te wszystkie lata szkolne. Dla pani Renaty Panickiej dziękujemy za dobrze wyliczone tabele, sumki, całki i różniczki. Dla pana Michała Sobierawskiego dziękujemy za lekcje pełne muzyki i humoru oraz filmu pełnym głosem.
Tomaszowi Krawczykowi dziękuję za przygotowanie do wierzmowania i uduchowione lekcje religii. Dla pana Krzysztofa Szmajdla dziękujemy za najlepsze wychowanie fizyczne pod słońcem. Dla pani Aleksandry Szewstady dziękujemy za urozmaicone lekcje WF-u, pełne motywacji do ćwiczeń. Dla pana Roberta Spierańskiego dziękujemy za angielskie poczucie humoru. Dziękujemy za trud i cierpliwość włożone w próby nauczania nas, co to jest mitoza, a meioza. Dla pana Tomasza Kasprzaka dziękujemy za najlepsze na świecie, lekcje na świecie, pełne uśmiechów i nauki. Jeszcze dla koleżanek i kolegów z drugiej gimnazjum przekazujemy garść złotych myśli z najlepszymi życzeniami. Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. Co my wiemy, to tylko profesor, czego nie wiemy, to cały ocean. Dziękujemy bardzo.